Witam, Rzemeczki z tej strony Traum, w kolejnym odcinku z Rzemeczki na aplikacji Crossover World. Jako Centralne Królestwo, w ostatnim odcinku chcieliśmy pomóc w wojnie domowej tutaj, tylko że okazało się, że nie mamy portu i nasze dywizje zaczęły umierać. Zrobiły jedno okrążenie, po czym już były na tyle słabe, że nie mogliśmy dalej nic zrobić. A teraz będziemy trochę ulepszać nasze dywizje, żeby już mieć lepszy, jeżeli chodzi o możliwości wojenne. Więc na razie sobie tutaj ogarniamy tak powoli. Tam widziałem, że nowy czołg możemy zrobić. Tak, udało nam się tutaj odblokować nowy czołg, tylko że mamy taki problem, że nasz tutaj mamy bardzo słaby, jeżeli chodzi o robienie tak doświadczenia wojskowego. Jeżeli byśmy mieli produkcję już, tak, mamy już, dobra, chciałem powiedzieć, jeżeli byśmy mieli już produkcję tych militarek, to mógłbym po prostu już włączyć, bo wtedy nie martwiłbym się o sprzęt i właśnie się okazało, że możemy włączyć i to jest no trochę więcej dzięki temu. Nie mam jakiegoś wielkiego wojska, ale to też zawsze to jest pewien plus. Ok, nowe technologie, kolejny research slot. Już w sumie mamy taki problem, że prawie wszystko robimy. Ok, co oznacza, że możemy zrobić wreszcie parlament dzieci, co odblokuje nam kolejne mechaniki. To jest coś takiego, że chcieliśmy to już bardzo dawno włączyć, tylko że to trochę nam zajmuje czas. Ok. Dobra, anti-tank też może wejść. I tutaj też wchodzi. Trochę sobie arty porobimy. Wszystkie, wydaje mi się, że... Szczerze powiem, nie musimy chyba robić anti-airów. Z tego względu, że w głównej mierze one i tak zbytnio nam się nie przydadzą. Nie sądzę, żeby nasi przeciwnicy by budowali lotnicze rzeczy. To zawsze zależy, czy mają już wybadane, czy nie. A my i tak musimy sobie poczekać na to wszystko. Czy coś tutaj musimy jeszcze porobić? Na razie to my mamy wszystko na bieżąco i nam teraz się tak strasznie dużo rzeczy robi. Możemy sobie dać wszystko na czołgi. Tutaj na samoloty. Trochę więcej na myśliwców, ponieważ, że tak powiem, trochę mało dawaliśmy na myśliwce. Okej. W głównej mierze wygląda na to, że nasza gospodarka jest już bardzo, ale to bardzo rozbudowana. Możemy ją już jeszcze tutaj trochę podbudować. Jak to wygląda z infrastrukturą? Jest dosłownie jeden region, który nie jest podbudowany. Wiecie co, może też sobie piątki porobimy wszędzie. W takim razie. Wiadomo, że tutaj zaopatrzenie nie jest najgorszą rzeczą, ale możemy sobie trochę tutaj podbudować to. Bo jedynki to naprawdę nie jest najlepsza. Nie jest najlepsza kolej. Okej, ćwiczcie, ćwiczcie. Potrzebujemy tutaj waszego doświadczenia wojskowego. Okej, tutaj. Masz, ale mamy tutaj mnóstwo tego. Oj, przeminąłem news event, który był w sumie dla nas. Sorry. Jest tutaj po prostu tak dużo tych news eventów, że trudno określić. Czekajcie, tam. Nie chciałem tego robić. Okej, na pewno mechanizm sobie zmienimy. Broń. Na pewno. Jeszcze tutaj. Dobra, więc udało nam się i możemy wreszcie zrobić o to. I co to jest? To zajmie dużo czasu. Fajnie. A parlament dzieci? A parlament dzieci? O nie,
Boję się, że będzie zamach. Dobra, może zapiszę sobie. To wygląda jakie w różnych zamkach. W jednym zamku. Coś złego się szykuje. Okej, czy wy jesteście w wojnie? Tak, jesteście w wojnie z obcymi. Okej. Tutaj wszystko mamy na bieżąco. Tutaj też mam... O, możemy samolot już lepszy zrobić. To na pewno wykorzystamy. Mamy wystarczająco, żeby trochę sobie tutaj porobić tych rzeczy. Okej, więc zmotoryzowany. A, już w sumie zmieniło się wszystko. Mamy nieco więcej organizacji. I sobie dodajmy w takim razie. No i te dywizje już nie są aż takie słabe jak wcześniej. Ale teraz musimy porobić sobie o te dywizje. Anti-tank, artillery. Już. Okej, mamy problemy z produkcją. Okej. Dlaczego wszyscy protestują? Jakby co nie, jakbyście nie widzieli, mamy tutaj dosyć dużą armię. Więc nie narzekajcie. Dobra, pytanie jest, co my możemy porobić? Mamy tutaj trochę lotnictwa. O, tutaj mamy. Wiecie co? Wy możecie ćwiczyć realnie. To jest dobry plan. Okej, niech tutaj ćwiczą. Royal Conversion Pre Sending First Innovation. Okej. Więc wysyłamy zaproszenia. O, masz los. Oczywiście, że będą przeciwko. Fajnie, fajnie. Coś... Dlaczego wszystko źle się dzieje? Okej, wysyłamy kolejne. Okej, zaakceptowali, akceptowali. Gdzie jest Tungubongo? Tungupungu. Oha. Tungupungu zostało zajęte. I wysłaliśmy do państwa, które nie istnieje. Okej. Dobra, wszyscy się zgodzili. Znaczy się, oprócz dwóch państw, ale... Wiecie. Prawie wszyscy. Podoba mi się, że dostaliśmy takie minusy i nadal mamy 100%. Poddani nas kochają. Okej, możemy już kolejne badania robić. Dobra, zacznijmy od tego. Okej, Harold umarł. Jej, rozpoczęło się. Możemy mieć pierwsze wybory. Okej, włączmy te pierwsze wybory. Okej, negocjacje. Okej, zgodził się. Ja nawet nie wiem, o czym negocjacje dokładnie, ale udało nam się przejąć pewną część. Udało nam się przejąć tutaj kontrolę. Jej, czy to oznacza, że wreszcie nasze dywizje? Gdzie nasze dywizje? Czy one umarły z głodu? Ale przynajmniej mamy tutaj dostęp do morza. Jej. Okej, a kogo my zaprosiliśmy? My w sumie zaprosiliśmy the Enhanced State. W sumie my was nie lubimy, my lubimy tych. Ale nie wiem, kogo zaprosiliśmy dokładnie. Okej, mamy... O, masz się rozbrał, oni nam dali tutaj tego. Okej, łódź podwodna. O Jezus Maria, ale nam naprawdę podarowali tego. No, ale zacznijmy tutaj produkcję. I tak byśmy, że tak powiem,
byli na lepszej sytuacji, dlatego że nie powiem, nasze wojsko powoli staje się bardzo, ale to bardzo groźnie wyglądające. Okej. Tutaj mamy wszystko. Teraz musimy tylko sobie tutaj dorobić te wszystkie rzeczy do normalnej dywizji, dlatego że potrzebujemy. I wydaje mi się, że w takim razie, jeżeli możemy... Nie mam więcej czołgów? O, maści los. Serio? Nam 3 czołgi z 5 umarły. A... Pokażcie nam. Tak, mam tylko 2 czołgi. Okej, spróbujmy w takim razie. Wysielamy ponownie was. Send volunteers. You have 0 division as volunteer cop. Możemy 9 wysłać. 2, 3, 4, 5, 6. Okej, wyślij volunteers. Wysyłamy. Wysyłamy do was. No. Felix, skąd Maciuś? Okej, nie wiem o czym to jest, więc pominę to. Tak kompletnie, naprawdę. Okej, jak to wygląda z tymi... Okej, no powoli sobie tutaj rozbudowujemy już te wszystkie... wszystkie wojskowe rzeczy. Tutaj jeszcze patrzę, tak... No po kolei to robię w głównej mierze. Ale niedługo już będzie to taki moment, kiedy... kiedy tak naprawdę... będę po prostu... Że tak powiem, tylko ulepszał to, bo już widzę, że osiągam te najlepsze przedmioty. Okej, czy wy macie dostęp? Wygląda, że tak. Oddajmy sobie tutaj tego gościa. I wy może sobie tej zajmiecie się atakowaniem. Dobra, dzięki temu przynajmniej trochę będziemy mieć lepszą sytuację i możemy w takim razie was wyłączyć, bo już w sumie przynajmniej dostaniemy trochę doświadczenia wojskowego. Okej. Czy coś tutaj? Nie, tutaj już nic. Tutaj też nic. O, albo to możemy jeszcze zrobić te czołgi. Okej, część rzeczy już jest. Okej, wygląda na to, że były pierwsze wybory, odbyły się. Jest fajnie. No i możemy jeszcze to zrobić, dlatego że mamy dostęp do morza. Okej. Czyli mamy... Aha, fajnie. Czyli mamy tutaj te rzeczy. Jest National Spirit the Role Change Law. What? O, tutaj jest coś. Okej, widzę, że... Czyli jest teraz pierwsza sesja i żadnych tutaj nie będzie. The Role Change Law. Jak to zrobić?
Mamy coś takiego? Nie wiem co to jest. Dobra, na razie tutaj popatrzmy sobie na te rzeczy. O właśnie, zepsuł się portret. Okej, zaatakujmy i raczej to będzie masakra z tego względu, że dosłownie nasze jednostki są takie jakby, jak to powiedzieć, to jest po prostu masa, tylko że jak mamy jakieś problemy z tutaj ich rozstawieniem się. Okej. Jak teraz się rozstawić? Nie, nie wiem dlaczego. Nie wiem co AI myśli sobie tutaj. Okej, w takim razie możemy porobić sobie trochę tych rzeczy. Tutaj są trochę doświadczenia wojskowego, no to zawsze można wziąć. Okej, lepsze. Lepsza artyleria. Możemy w sumie już statki też trochę porobić. I w głównej mierze też samolot, ponieważ nie mamy ulepszeń. Okej. Okej. Jest co my tu. Okej. Mieliśmy drugie posiedzenie i się obrazili. Dobra, Felix jest teraz władcą tutaj. Dobra. Ulepszmy tutaj ten czołg. Broń też. A jeszcze antytanki. I w sumie wszystko mamy już ulepszone. Pytanie jest takie, czy... O właśnie. Czy nasze dywizje przypadkiem nie powinny... nie powinny trochę bardziej... To musimy zrobić mikro, dlatego że... że dosłownie nasze dywizje skupiały. Myślałem, że nie trzeba będzie robić. Oj, straciliśmy je na czołgi. Czy jeżeli ustawimy was... nie tak. Ustawimy was o tutaj. Będziecie wiedzieli? Nie, mają jakiś problem ze zrozumieniem, kto jest wrogiem, kto jest, to nie jest. I straciliśmy przez to czołgi. Okej, spróbujmy w takim razie tak zrobić. Okej, widzę, że się udało nam przepchnąć to, albo dopiero co to robimy. Okej, spróbujmy w takim razie tutaj manualnie przepchnąć. Jak na razie mam strasznie dużo eventów do tego. O, maści los. Mamy tutaj. Okej. Okej, czyli że teraz ustawiliśmy dzieci jako przywódców. O, maści los, tutaj jest. We won, but what cost? We were worth of greatness. Aha, okej. Okej, czyli możliwe, że stworzenie tego parlamentu nie było najlepszą rzeczą na świecie. Ale mógłbym dyskutować.
dyskutować na jakiej podstawie? No na tym, że nie mieliśmy nic innego do wyboru. Okej. Co tutaj mamy? Możemy powoli robić już lepsze samoloty. Nie mamy zaopatrzenia, ale przez to, że dosłownie mamy lepsze dywizje, to dosłownie możemy ich tak popychać bez potrzeby. Bez jakiejś większej potrzeby. Okej. Aha, jakieś głupie prawo teraz przypychają. Udało mi się to. Okej. Popchnęliśmy jakieś prawo. I zobaczymy, czy się nam uda. Okej, co tutaj jeszcze mamy? Te rzeczy. Ale możemy powoli tutaj przesuwać nasze dywizje i pozbywać się ich, dlatego że widzę, że dosłownie zostawili otwarte tutaj przejście. Ale miasto to już bronią. Okej. A, widzę, że tutaj już odcięliśmy ich, więc tak, to już jest po nich. Tylko że jest taki problem, że te dywizje, one jedyne co to chcą stać o tutaj, na tym froncie, a nie chcą stać na innych frontach. Ale tutaj przepchnijmy i zajmijmy po prostu te terytorium. Okej, pytanie jest, czy możemy jeszcze to zrobić? Nie. Tak naprawdę nie wiem, co dalej tutaj będzie. Na razie widzę, że tam to zniknęło, co oznacza, że chyba dobrze idzie nam. No, zobaczmy jeszcze, co tutaj może się wydarzyć, ale dla mnie najgorsze jest to, że to się pojawia wraz z robieniem, więc trudno określić, co dokładnie przyszłość nam pokaże. Co tutaj... No, szczerze powiem, to możemy sobie to porobić w międzyczasie, bo nic innego nie mamy. Lepsze radio. O, wreszcie coś na statki. Nie sądziłem, że to zobaczę. Co tutaj mamy? O Jezu, ile tutaj rzeczy jest. Przez chwilę tylko patrzyłem się na to i już się... Mnóstwo rzeczy pojawiło. Okej. Który statek? 40. Ej, to nam właśnie tak. Czy to wraz z badaniem nam daje? Wow, jeżeli tak, to jest fajnie. Dobra, mam i tak już minus, więc. Nie będziemy więcej dzieciaków dawać. Tego to już mamy problem. Ale moglibyśmy sobie tę ideę dać. Tego to już nie damy, ponieważ nie mam nic wybadanego z doktrynek. Okej, więc zobaczmy, jak tutaj nasze dywizje z łatwością przepychają się przez to. Ej, dywizje z łatwością. Bum. Mówiłem, z łatwością. Chociaż trochę śmieszne jest to, że żadnego dźwięku nie było, ale... Okej. Niech tak będzie. Okej. Więc jedyne co, to teraz się przybijmy tu i przyjmijmy od tych. Okej. Więc widzę, że chyba White Peace zrobili. Aha. Coraz
głupsze rzeczy dają do tego parlamentu. Nie dziwię się, że może być problematyczne. Jeżeli same głupoty dodają tam. Okej. Widzę, że militarnie to zaczynają popierać generała. Co nie jest zbyt dobrym wskaźnikiem. No ja w sumie militarnie, jeżeli chodzi o tych, że tak poparcie militarne na generała, to w sumie normalne by było. Okej, co tutaj możemy pobudować? Pobudowaliśmy już potężną kolej. Więc możemy ją trochę bardziej rozbudować. Właśnie tutaj mieli jakąś trójkę. Możemy rozbudować lotniska wszędzie. Okej, co tam dalej jeszcze możemy? Tutaj wszystko mamy. Rafinerie, zbiorniki na paliwo, nie mamy tą na gumę? A, to w innym modzie jest rozdzielona guma. Zapomniałem. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? W sumie już zbytnio nic. Okej, mieliśmy normalną sesję, bez żadnego prawa, to dobrze. To jest coraz bardziej taki, że oby nic tutaj nie dali. Już takie minusy do tego. Jeszcze mamy ten roll change low. Aha. Raz wielka wojna Dio. Dlaczego to jest taki głośny? Okej. Lepszy tutaj. Podoba mi się ten model. Lepszy preset dajmy. Czekajcie. Dałem źle, bo to jest ten normalny, a tutaj powinniśmy dać o tego. O, i już. To już powoli się ulepszamy na maksa te wszystkie rzeczy. Mamy mnóstwo wolnych fabryk jeszcze do tego. Nie cierpię tego, kiedy jest mnóstwo jakichś fabryk i nie wiemy na co wydać dokładnie. Mamy prawie wszystko. Okej, najlepsza arta już idzie. A jak to wygląda z tą wojną? Okej. Przynajmniej jakieś głupie prawa udaje mi się zablokować. Znaczy wy nie jesteście w stanie tych pokonać tak z łatwością? Okej, już prawie się udało. Okej, udało się tych wypchnąć. Teraz zostali tylko ci. Więc czas tutaj dojść i wspomóc naszych sąsiadów. Naszych sojuszników w przyszłości. Dobra, ale na razie to będzie koniec. No tutaj jeszcze są rzeczy, nie powiem. Zgaduję, że jeszcze trochę będzie tego, tylko że jest taki problem, że nie wiem co musimy zrobić. Halmut demandy solving the problem of czym. To jest ten generał. Hartmut, chyba tak mi się wydaje. Nie, generał to jest generał. No to nie wiem kim jest Hartmut. No ale na pewno jakiś gość musi tutaj dojść. I szczerze powiem, nie wiem ile to jeszcze zajmie. Tutaj powoli się udaje. Okej, w 45 kończy się to, dlatego że w sumie wtedy będzie mieć 18 lat. Król Maciuś. Ciekawe, czy będzie jakaś fajna grafika króla Maciusia jako starszego. Dobra, więc na tym będziemy kończyć. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zobaczymy.
i zobaczymy, czy w ogóle coś będzie takiego tutaj ważnego, niby jest mega szeroko. Wydaje mi się, że to byłoby dobrze, żebyśmy zreformowali parlament, ale zobaczymy. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Byzantine Travel. No to, cześć.